Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja już jestem właśnie po nagraniu tego openingu. Uwierzcie mi, że chyba tyle legend na jednym odcinku to jeszcze na polskim YouTubie w Clash Royale nie było, tak więc naprawdę opłaca wam się obejrzeć ten odcinek, bo tyle legend, co dzisiaj wydropiliśmy, to jest wow, głowa mała, że tak powiem wam szczerze. A co najważniejsze, wydropiliśmy prawie wszystkie legendy, jakie właśnie nasi tutaj koledzy chcieli. Tak więc moi drodzy, ja już wam więcej nie spoileruję, sami zobaczcie, naprawdę się opłaca i zapraszam was do oglądania właśnie tego odcinka. Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku moi drodzy z Clash Royale. I w dzisiejszym odcinku będziemy naprawdę robili super rzecz, ponieważ dzisiaj moi drodzy, jak sam widzicie, będziemy otwierali te właśnie skrzynki, czyli Epic Chesta, Legendary Chesta, Magical Chesta, Super Magical Chesta oraz drugiego Super Magical Chesta, moi drodzy, na koncie u Baczuchny. Baczuchna jeszcze tutaj zrobił 9 winów na grandzie, czyli wiadomo, że też ta skrzynka jest naprawdę bardzo dobra. Oraz moi drodzy, potem zaraz przejdziemy na... Przejdziemy sobie na moje konto oraz na konto moi drodzy Olka, który też jest w moim klanie. Czyli to będzie, można powiedzieć, taki full opening klanowy. Więc mam nadzieję, że wam się oczywiście to spodoba moi drodzy. I lecimy w takim razie z samym odcineczkiem. Dobra, kurde, ja już się nie mogę doczekać. Moi drodzy, wy o tym, że Baczu zbiera dla mnie skrzynki, wiedzieliście już dawno temu. Ja wam to mówiłem na jakimś, kurde, nie pamiętam dokładnie którym odcinku, że właśnie Baczu dla mnie zbiera takowe skrzynki, więc moi drodzy, wreszcie nadeszła to chwila, że możemy otworzyć skrzynkę u jednego z najlepszych graczy w Polsce. Tak więc zaczynajmy bez zbędnego tutaj gadania. Tak więc lecimy moi drodzy. Crown Chesta mamy, jakby co, mamy tutaj złoto, gemy, dwa gemy, healing moi drodzy, elixir kolektor, bardzo fajnie. No i golem, super. Baczu, nie wiem, Baczu nawet lubi golema, powiem wam szczerze. Baczu to jest gościu, który lubi golema, tak więc no na pewno się tam ucieszy, chociaż trochę. Dobra, lecimy dalej moi drodzy. Może teraz polecimy sobie z Epic Chestem tutaj. Myślę, że to jak najbardziej będzie dobre, tak, dobra. Canon kart moi drodzy, Dark Prince. No, Dark Prince ogólnie karta, która ostatnim czasem bardzo zyskała na sile, bo wiecie, po tym buffie naprawdę dużo osób nią gra. I osobiście wydaje mi się, że jest to naprawdę kozacka karta. Zobaczcie moi drodzy, Baczu teraz zbiera na ulepszenie minera, tylko nie ma pieniążków wystarczająco. Tak więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda się również Baczowi zarobić na tego minera. Raczej się uda, więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Lecimy z Clan Chestem moi drodzy i następnie lecimy sobie właśnie z Grandem. Dobra, raketa mamy moi drodzy, skeletony i klona, czyli można powiedzieć, że najgorszy epik, jaki Baczowi mogłem wydropić. Miejmy nadzieję, że w tym openingu, wiecie, nie zrobię takich dużych faili jak wtedy, że w sumie nic fajnego nie wyleciało. Dobra, lecimy moi drodzy Magical Chestem, bo wydaje mi się, że Magical Chest jest gorszą skrzynką od Granda za 9 winów, tak więc no takie są moje przypuszczenia po prostu. Dobra, Goblin Gang, Tesla bardzo fajnie, Barbarian Hat, Valkyria, Zap on ma na full już ma, Gianty moi drodzy oraz Mirror. Szkoda, że legendy nie było. No ale może z Grand Chesta moi drodzy będzie, prawda? Dobra, lecimy sobie w takim razie z tym Grandem. 10 kart super, patrzcie, 12 koła złota. To jest coś pięknego właśnie w tych challenge'ach grandowych. Dobra, kanona mamy tutaj, szkieletonki, które bardzo fajnie są w sumie. Te trzy szkieletonki dużo dają, jeżeli ktoś nimi umie grać. MC Collector bardzo fajnie, będziesz mi Baczu miał co dawać. Knight i kurde, nie ma legendy. Ale Baby Dragon jest całkiem okej legendą, więc nawet spoko. Tak więc moi drodzy, przechodzimy do Super Magical Chesta. Zobaczymy, czy tym razem moi drodzy uda się Baczowi tutaj, że tak powiem, pomóc, prawda? I zdobyć dla niego legendę. Dobra, Mega Minion, Fire Spirit jak najbardziej spoko. Balloon bardzo fajnie, bo wiadomo, że Baczu czasami gra balonem, więc jak najbardziej mu się to przyda. Taki balon na 7 levelu byłby na pewno dla Bacza bardzo fajny, prawda moi drodzy? No i teraz kolejny Ice Spircik, Batra, Prince i mam legendę, super. Bardzo się z tego moi drodzy powodu cieszę. Tak więc lecimy, uwaga, co to będzie? Błagam, niech to będzie lawa albo kurde Inferno Dragon.
Lawa! Jest! Mamy lawę, moi drodzy! Mamy, kurde, jeszcze jedna lawa i ten. I będziemy ją na czwartym levelu. Ja pierkwaczę, co tu się dzieje, moi drodzy? Naprawdę. Jeszcze tutaj odbierzemy baczowi wszystkie rewardy. Może nawet z freechesta, kurde, lawa zaraz poleci. Ja pierdzielę. Co tu się, moi drodzy, wydarzyło w ogóle? Nie spodziewałem się. No tak, tak bardzo chciałem, żeby właśnie to była lawa. Super, super, super. Dobra, kolejna skrzynka, moi drodzy, to będzie Super Magical Chest. I kurde, jakby się udało jeszcze jedną lawę wydropić, ale byłyby jaja, naprawdę byłyby jaja. Spear Gobliny, Dart Goblin. Patrzcie, druga karta już legenda. Druga karta już legenda, co tu się dzieje, moi drodzy, na tym odcinku, uwaga. Lumberjack, kurde, ale jeszcze mamy Legendary Chesta, więc spokojnie, może jeszcze nam się uda. No i Hunter, Hunter w miarę spoko karta, dobra. Więc trzymamy, moi drodzy, każdy trzyma kciuki. Czy będzie lawa, czy nie będzie, uwaga. Dawaj, dawaj lawę. Kurde, znowu Lumber, no nie. No nie, lipa, no ale dobra, moi drodzy. W sumie nawet jedna lawa. Ulepszamy baczowi, moi drodzy, minerzyce tutaj. Baczu ma minera na levelu 4. Szkoda, że lawy nie udało się wbić na level 4. Kurde, to już w ogóle byłoby naprawdę kozacko. Naprawdę kozacko byłoby, moi drodzy. No ale jak najbardziej i tak Baczu powinien być raczej. Aha, bo minera w sklepie kupił. Raczej powinien być jak najbardziej tutaj zadowolony, prawda? Więc, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za konto Bacza. Tak więc lecimy w takim razie na moje konto. Na moim koncie jest nieco skromniej, ale mam nadzieję, że również będzie całkiem fajnie. Dobra, moi drodzy, ja już jestem właśnie na moim koncie. Czyli, moi drodzy, dzisiaj w sumie nie mamy nic takiego specjalnego na moim koncie, ale jednak mamy właśnie tą magiczną skrzynkę oraz, moi drodzy, mamy jeszcze Clan Chest, tak więc zabierajmy się do openingu i lecimy od Clan Chesta. Już tak naprawdę bardzo nie miałem żadnej jakiejkolwiek w ogóle legendy z Clan Chesta, więc miejmy nadzieję, że tym razem wypadnie coś ciekawego, prawda? Tak więc oczywiście Battle Ram, Wizard. No i już widzę, że to chyba nie będzie. Nie ma szans, kurde. Porażka. Powiem wam szczerze, moi drodzy, że ostatnie moje chyba, nie wiem, 7-8 Clan Chestów to jest naprawdę porażka. Uwierzcie mi, prawie nic mi kompletnie nie wypada. Dobra, lecimy w takim razie z Magical Chestem. Błagam, Magical Chest, uratuj moje życie, tak? Uratuj moje życie tutaj. Dart Goblin oczywiście, moi drodzy, jest golem. Wizard, Mega Minion, Raket, no i gówno, no i znowu lipa. I znowu Szkieleton Army, no co to ma być, moi drodzy? No chociaż będę miał do rozdawania w klanie, ale ja nie lubię Szkieleton Army i nie chcę. I ja nim nie gram, totalnie nim nie gram, więc no kurde, i tak to pójdzie wszystko na oddawanie innym, i tak. No ale dobra, w takim razie, moi drodzy, widzimy się na koncie Olka. Miejmy nadzieję, że u niego będą lepsze skrzynki. Okej, moi drodzy, już jestem właśnie na koncie Olka. Powiem wam szczerze, że bardzo coś dziwnie zlagowało i przez to od poprzedniego, wiecie, openingu, czyli openingu moich skrzyneczek minęło chyba z 15 minut, tak więc jestem trochę wkurzony i nie przedłużajmy, moi drodzy, lecimy z koksem. Dobra, w takim razie, o kurde, on jeszcze trzymał dla mnie drafta. Ja pierdzielę, ale mi teraz wstyd, jak go kocham, wiecie, bo ja codziennie mu ten odcinek przekładałem, dosłownie. Codziennie, z dnia na dzień mówię, a następny dzień, a następny dzień, a następny dzień. I on tak, kurde, czekał. Ja pierdzielę, ale mi jest głupio, przysięgam, kurde, przepraszam cię z całego serca. Naprawdę, gdybym miał więcej czasu, bym to nagrał, wiesz, ale przez to, że ja mam tak mało czasu i ciągle ktoś do mnie spami, bo mam milion wiadomości i to na pre-Facebooku, i to na Facebooku, więc aż mi jest przykro, naprawdę. Przepraszam cię bardzo, że musiałeś tyle czekać, bo kurde, wiem, że na pewno trochę straciłeś w klaszu i jest mi naprawdę głupio. Nie denerwuj się na mnie, Olek, jeszcze raz cię bardzo przepraszam. Dobra, moi drodzy, w takim razie lecimy tutaj z openingiem skrzyneczek Olka, moi drodzy. Olek jest oczywiście w moim planie, kiedyś były tam spiny z Olkiem, ale już jest wszystko dobrze, od dłuższego czasu Olek jest u nas w klanie. Dobra, w takim razie tak, Olek, no ja nie wiem, czym ty grasz, ale wezmę to, czego masz mniej, dobra? Tutaj chyba wezmę ci muszkieterkę, chyba się nie obrazisz na to, mam nadzieję, nie? Tutaj Mega Minion raczej, z tego co widzę, tutaj Mega Minionem grasz. Oraz, moi drodzy, tutaj zdecydowanie Dark Prince, który w ostatnich czasach, moi drodzy, jest naprawdę bardzo kozacką kartą. W takim razie, moi drodzy, tak, zaczynamy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od, o kurde, jakie ty masz karty, chłopie. Jeszcze Triple Elixir Challenge on ma, ja pierdzielę, co tu się dzieje, moi drodzy? Otwieramy ten Triple Elixir Challenge. Następnie, moi drodzy, on tutaj gra lawą oraz gra pekką, czyli te karty, moi drodzy, oraz tamte karty poprzednie, więc kurde, naprawdę bardzo fajne skrzynki tutaj ma nasz kolega. Dobra, lecimy, moi drodzy, najpierw z tymi słabszymi skrzynkami. Ja te słabsze skrzynki będę troszeczkę szybciej otwierał, bo wiadomo, że z tych słabych skrzynek nie wypadają aż takie fajne karty i... No i... O kurde, co ja właśnie powiedziałem?
co ja właśnie powiedziałem, moi drodzy. Nie wypadają dobre karty ze słabych skrzynek. Otworzyłem Crown Chesta, pierwszego lepszego Crown Chesta i mam Mega Knighta. Ja pierdzielę! Co ja jestem w ogóle? Co ja właśnie w tym momencie... Clash Royale, moi drodzy, mnie ukarało. Clash Royale mnie ukarało. Tak więc ja pierdzielę, Olek. Co tu się dzieje, moi drodzy? Mamy Crown Chesta legendę. Ty, ale jakby to byłby taki odcinek, że prawie z każdej skrzynki bym dropił legendę. Ale jaja byłyby. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, mamy w ogóle jeszcze Clan Chesta, mojego, prawda, klanowego. Poison, to dobrze. Aj, kurde, patrz jak blisko było do legendy. Ale jaja, prawie byśmy mieli kolejną legendę, prawda? Dobra, Olek, powiedz mi, czym ty tutaj grasz, to ci od razu zrequestuję. Widzę, że tutaj... Ty byś chciał chyba Mega Miniona chcesz. Dobra, to wezmę ci Mega Miniona, żebyś nie musiał tutaj czekać. W takim razie biorę ci Mega Miniona. No i czy coś tu możesz dać? Myślę, że kolektor możesz dać Kamilowi Koksowi. No i w takim razie, moi drodzy, lecimy sobie z Magical Chestem. Dobra, lecimy Magical Chest. Moi drodzy, 1300 zł, Skeleton Barre, Hog Rider, bardzo fajnie, Gobliny, Spear Gobliny, zapisy i kolejna legenda! Nice, nice! Co się dzieje w ogóle? Naprawdę, gdyby ten odcinek mi się nie zapisał, to bym chyba sobie strzelił w głowę, jak Boga kocham. Royal Ghost, czy on ma Royal Ghosta? Nie ma, odblokowałem mu Royal Ghosta, czyli kartę, którą ja osobiście uwielbiam i bardzo chciałbym ją mieć. Szkoda, że jej nie mam, no ale trudno się mówi, co nie? Dobra, w takim razie, moi drodzy, teraz lecimy z Super Magical Chestem. Ja pierdzielę, jaki opening. Battle Ram, Spear Gobliny, całkiem fajny, Szkieleton Barrel, okej. Okay. Hog Rider, moi drodzy. Ja, no nie, no kolejna legenda. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, co za opening. Co za opening, ja w to dosłownie w to nie wierzę, co... Lawę jeszcze dostał, on przegra lawą. Ja nie mogę, ale fart. I patrzcie, Huntera dostał, tak samo jak Baczu. Tak samo jak Baczu, dostał lawę, a później Huntera. Ale jajca, moi drodzy. Jakie dzisiaj mamy tutaj szczęście, prawda? Dobra, Batce, otwieramy sobie jeszcze tego Free Chest, tak najbardziej. No i jeszcze tutaj mamy Golden Chest, no spoko. Golden Chest zawsze spoko, prawda, moi drodzy? Tutaj odbieramy mu rewardy kolejne i... No i niestety na Lightning Chesta nie uzbieraliśmy, ale to się tym, wiadomo, nie ma co przejmować. W takim razie lecimy tutaj z Legendary skrzynką. No i Miner. Wydaje mi się, że Miner jak najbardziej do lawy się mu przyda, czyli... Kurde, powiem wam szczerze, że Opening mega udany. Cztery legendy na jednym odcinku, moi drodzy. Cztery legendy i to jeszcze jest Crown Chesta legenda. Masakra, jednym słowem masakra. Tak więc, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz ci, Olek, przepraszam, że tak długo musiałeś na to czekać, aż mi teraz jest naprawdę głupio. Mam nadzieję, że prawda, Olek, zarówno ty, zarówno widzowie, moi drodzy, są tutaj, kurde, zadowoleni z tego odcinka. Tak więc bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Jeszcze raz dzięki, że wpadliście na ten odcinek i... No i do kolejnych odcinków. No i cześć!